Proszę Państwa, 4 maja z całą pewnością przejdzie do historii Polski, tylko jeszcze nie wiemy, czy jako dzień chwały, czy jako dzień żałoby. Dlatego, że no trudno tak powszechną ocenę sformułować tego, co się stało 4 maja. 4 maja Sejm ratyfikował Fundusz Odbudowy, to znaczy udział Polski w Unijnym Funduszu Odbudowy. Żeby lepiej zrozumieć, o co chodzi, to musimy zacząć od Adama i Ewy, to znaczy w jaki sposób ten Fundusz Odbudowy Unijny zostanie utworzony. Otóż zostanie utworzony w taki sposób, że Komisja Europejska w imieniu Unii Europejskiej pożyczy 750 miliardów euro. Pożyczy, to znaczy, że te 750 miliardów euro trzeba będzie jakoś oddać. W związku z tym, no ponieważ Komisja Europejska nie ma własnych pieniędzy, więc musi zostać i została w ramach tego całego pakietu wyposażona w prawo nakładania, samodzielnego nakładania podatków, które będą odprowadzane do Unii Europejskiej bezpośrednio z pominięciem organów fiskalnych krajów członkowskich. Krótko mówiąc, oznacza to, że Unia Europejska pod pretekstem zwalczania pandemii przyznała sobie dwie kompetencje, których przedtem nie miała. Mianowicie przyznała sobie prawo zaciągania zobowiązań finansowych, samodzielnego zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu całej Unii Europejskiej, a więc tych państw członkowskich wszystkich. No i przyznała sobie prawo nakładania podatków unijnych. Oczywiście odbyło się to kosztem uszczuplenia w tym zakresie suwerenności państw członkowskich. No i w związku z tym nie bardzo wiadomo, czy to był dzień chwały, czy to był dzień żałoby. Proszę Państwa, rząd, pan premier Morawiecki i w ogóle Prawo i Sprawiedliwość, posłowie Prawa i Sprawiedliwości tłumaczyli, że zresztą podobnie posłowie Lewicy tłumaczyli, że dzięki temu to dostaną samorządy, dostaną pieniądze, będą mogły wybetonować wszystkie place i tak dalej, i tak dalej. No, ale to nie zmienia faktu, bo ten udział Polski w tym Funduszu Odbudowy ma wynieść około 58 miliardów euro, czyli około 270-260 miliardów złotych, co jest ani dużo, ani mało. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że król Stanisław August dostał od Fryderyka II worek złota z przeznaczeniem na budowę dróg w Polsce, ale w zamian za to Fryderyk II zyskał prawo samodzielnego nakładania podatków na Polskę. No to byśmy się chyba martwili z tego powodu, chociaż drogi rzeczywiście by zostały wybudowane. Otóż na tym polega różnica, jak sądzę, między myśleniem takim perspektywicznym, a myśleniem doraźnym. Niewątpliwie za przyjęciem, za ratyfikacją tego Krajowego Planu Odbudowy przemówiły względy doraźne. No bo my jeszcze nie wiemy, na jakich warunkach Unia Europejska tę pożyczkę zaciągnie. No i nie wiemy, jakimi warunkami będą obłożone te wszystkie subwencje, a że będą to na pewno, dlatego że całkiem niedawno Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której zaleca uzależnienie wysokości subwencji od oceny praworządności w danym kraju członkowskim. A pani Vera Jourová trochę wcześniej też nam powiedziała, że jeżeli nie zadośćuczynimy sodomitom i gomorytom, no to możemy nie zobaczyć nawet złamanego centa. Wygląda na to, że ten
egzotyczny sojusz zawiązany 4, znaczy przed 4 maja między Prawem i Sprawiedliwością i Lewicą może pchnąć Polskę w takim dosyć nieoczekiwanym kierunku. Dlaczego? No, Prawo i Sprawiedliwość tutaj usiłowało uchodzić za takie ugrupowanie zachowawcze, pobożne i tak dalej, i tak dalej. No, ale Lewica zupełnie odwrotnie. Dawniej Lewica próbowała gmerać przy stosunkach własnościowych. Ale teraz już nie, dlatego że ci ideowi lewicowcy to już obrośli w tłuszczyk i raczej by bronili własności, na przykład pan Aleksander Kwaśniewski. No, nie będzie tu chciał, żeby mu ktoś gmerał przy własności, na przykład przy własności kont w szwajcarskim labiryncie, a przynajmniej przy własności posiadłości w Kazimierzu Dolnym. No ale gmerać gdzieś trzeba, bo tu na tym polega walka o szczęście ludu, no to Lewica współczesna woli gmerać przy genitaliach. No i Prawo i Sprawiedliwość niestety będzie musiało też w tym gmeraniu uczestniczyć, aczkolwiek niechętnie, ale no trudno, kto płaci, ten wymaga. Także nie wiemy jeszcze, jakimi warunkami to będzie obłożone. Wprawdzie, jeśli chodzi o samo spłacanie długu, no to tutaj jeden z ministrów rządu pana premiera Morawieckiego zapewniał, że na pewno nie będzie solidarności dłużników, to znaczy państwa członkowskie Unii Europejskiej nie będą zmuszone do płacenia za inne państwa. No na pewno pan minister nas zapewniał, ale my wiemy, że na pewno to wszyscy umrzemy, dlatego że w stosunkach międzynarodowych obowiązuje klauzula rebus sic stantibus, jeżeli sprawy tak się układają, a jeżeli okoliczności się zmienią, no to może być wprowadzona solidarność dłużników, no i wtedy będziemy mieli Houston, będziemy mieli problem. Proszę państwa, największym przegranym wczorajszego dnia jest niewątpliwie wielce czcigodny poseł Pupka, dlatego że no nie tylko rozwiały mu się marzenia o tym, żeby był liderem zjednoczonej opozycji, o to już nie ma mowy o czymś takim, ale nawet no został ośmieszony na oczach całej Polski, nie tylko przez naczelnika państwa, ale i przez niedawnych przyjaciół z Lewicy. Co gorsze, bo to, że tam został ośmieszony, to jeszcze można wytrzymać. Natomiast pojawił się sygnał, który może nic nie znaczyć, ale może znaczyć to, że stare kiejkuty postanowiły przystąpić do demontowania Platformy Obywatelskiej. Starożytni Rzymianie mieli taką sentencję: cuius est condere, eius est tollere. Kto ustanowił, ten może znieść. No i jak pamiętamy, Platforma Obywatelska została stworzona właśnie przy wydatnym udziale, jeżeli nie przez nich bezpośrednio, to przy bardzo wydatnym udziale starych kiejkutów. No i co się okazało w dniach ostatnich? Otóż w dniach ostatnich okazało się, że były prezydent Bronisław Komorowski postanowił wrócić na polityczną scenę, wrócić do polityki. A w jaki sposób? Ano w taki, że wyciągnie skrzydło konserwatywne z Platformy Obywatelskiej. To może zapowiadać demontaż Platformy Obywatelskiej. To skrzydło konserwatywne się objawiło w momencie, gdy zarząd główny Platformy Obywatelskiej w całej rozciągłości poparł postulaty rewolucji Macis. No i wtedy tam grupa polityków Platformy Obywatelskiej powiedziała, że to oni tego nie, im się to nie podoba i tak dalej. No i właśnie tych konserwatystów tak zwanych ma wyciągnąć z Platformy Obywatelskiej były prezydent Bronisław Komorowski. Wygląda na to, że już w drugiej połowie tego roku nastąpią takie rzeczywiście tasowania na politycznej scenie. No i co więcej, jeżeli te
skutki takie zaczną się objawiać, skutki tego krajowego planu odbudowy, no to może być to kłopotliwa sytuacja. No jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, mianowicie, że ta decyzja o ratyfikacji została podjęta zwykłą większością głosów. Tymczasem artykuł 90 punkt 2 Konstytucji stanowi, że jeżeli ratyfikuje się umowę międzynarodową, na podstawie której organizacji międzynarodowej mają zostać przekazane kompetencje władzy państwowej w niektórych sprawach, to taka ratyfikacja wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów. No tu rzeczywiście dwie kompetencje zostały przekazane. Unia Europejska przyznała sobie prawo zaciągania zobowiązań finansowych we własnym imieniu i przyznała sobie prawo samodzielnego nakładania podatków, co stanowi uszczuplenie suwerennych praw państw członkowskich. No i wniosek taki, żeby to było głosowane większością kwalifikowaną, został złożony. Właściwie nawet dwa takie wnioski zostały złożone, ale pani marszałek Elżbieta Witek w ogóle nie poddała je głosowaniu. Dlaczego? Dlatego, że pani marszałek powiedziała, że ma 6 opinii prawnych, które wskazują, że to nie ma takiej potrzeby. No, opinię prawną to można sobie zamówić w dowolnych ilościach, w zależności od tego, ile się pieniędzy ma. Więc tutaj panowie koledzy z kancelarii prawnych opinie wydadzą, jak się należy. Więc to nie jest żaden argument. Ale pani marszałek, która w cywilu była kierowniczką szkoły podstawowej, najwyraźniej te maniery zachowała. Sztorcuje tych wszystkich posłów, tak jak uczniaków w swojej szkole. Dobrze, że ich jeszcze do kąta nie stawia, ale jak poczekamy, to się doczekamy i tego. Proszę Państwa, w międzyczasie objawiły się tutaj jeszcze bardzo takie finezyjne argumenty przemawiające za ratyfikacją. Otóż te finezyjne argumenty przypominają mi argumenty finezyjne księdza biskupa Kossakowskiego. Kiedy ksiądz biskup Kossakowski musiał przekonywać posłów na Sejm Grodzieński, żeby zatwierdzili drugi rozbiór Polski. No, problem był poważny, dlatego że ci posłowie wcześniej złożyli uroczystą przysięgę, tam się zakleli na Trójce Przenajświętszą, że ani cząsteczki ziemi polskiej nikomu nie oddadzą. No a tu rozbiory. Biskup Kossakowski przekonał ich argumentem, że żadnej przysięgi nie złamią, dlatego że tutaj nie chodzi przecież o żadne cząsteczki, tylko o ogromne kawały polskiego terytorium. Przypomnę, Rosja wzięła 250 tysięcy kilometrów kwadratowych, a Prusy prawie 60 tysięcy kilometrów kwadratowych, więc rzeczywiście żadnymi cząsteczkami takich wielkich obszarów nazwać nie można. No i posłowie skwapliwie tutaj te argumenty przyjęli i drugi rozbiór Polski się dokonał. Więc widać wyraźnie, że pewne tradycje są cały czas żywe. No i nie zmienia to faktu, że Polska wkracza na drogę mocarstwowości. Z okazji 3 maja pan prezydent Duda zaprosił prezydentów Łotwy, Estonii, Litwy, no i Ukrainy. Prezydenta Zełenskiego też zaprosił, no i oni też się radowali rocznicą Konstytucji 3 maja, w której tam mieli pewien udział. A jakże? Dlatego, że no wtedy to była cała Rzeczpospolita, obojga narodów. No a teraz to już jest tylko, co prawda, wspomnienie, ale widać, że takie tęsknoty za
pierwszą Rzeczpospolitą w dalszym ciągu są żywe. No i w związku z tym pewne tradycje argumentacyjne też w wydaniu chociażby tych biskupa Kosakowskiego, późniejszego notabene targowiczanina, też tam odżywają. Proszę Państwa, jeszcze jedną rzecz wypada odnotować. Otóż wprawdzie trochę chyba nie w porę, ale został otwarty sezon łowiecki. Na razie sezon łowiecki na polowanie na ojca Tadeusza Rydzyka. Tam został oskarżony, zaciągnięty przez oblicze niezawisłego sądu, a niezależnie od tego tam środowisko takie urządziło tradycyjne, już tradycyjną chryję przed Radiem Maryja, chryja przed Radiem Maryja. No i, ale to jakoś tak nie dopisało, nie tylko pogoda, ale i frekwencja, bo tam jakiś jeden taki Alfons się pojawił, no i tam i parę innych osób, ale no mizeria, więcej było policjantów niż tych happeningowców, także nie wiem, czy sezon łowiecki na ojca Tadeusza Rydzyka będzie udany, ale mamy się czym tutaj ekscytować, mamy co obserwować, tym bardziej, że no, zobaczymy, jak Unia Europejska nas tutaj będzie sztorcowała i jakie warunki będzie egzekwowała w zamian za te 260 miliardów złotych, które chyba dostaniemy. Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że jak mówi przysłowie, pierwsze koryto wylewa się dla świń. No bo przecież przy rozdzielaniu tych pieniędzy będą wszystkie struktury biurokratyczne zaangażowane i one w pierwszej kolejności będą miały zetkną się z tymi pieniędzmi, no a potem jak coś zostanie, to jeszcze tam wybetonują wszystkie place. Także nasz nieszczęśliwy kraj czekają wielkie zmiany i tym optymistycznym akcentem żegnam się z Państwem.